minioną niedzielę Chrztu Pańskiego byliśmy świadkami spotkania Jana Chrzciciela i Jezusa nad Jordanem. To właśnie wtedy, gdy Jezus stanął w wodach Jordanu i przyjął od Jana chrzest, ten rozpoznał w nim Syna Bożego. Oto Baranek Boży. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Niewątpliwie słowa Jana Chrzciciela słyszeli otaczający go wówczas ludzie. Słyszeli zwłaszcza wysłani z Jerozolimy kapłani i lewici, którzy, jak mówi nam Ewangelia świętego Jana, byli spośród faryzeuszów. Nie znamy ich reakcji na te słowa. Być może wydały im się niezrozumiałe, a może sami się nie bardzo przejęli tym, co słyszeli. Nie potrafili znaleźć w nich odpowiedzi na pytania, z którymi przyszli nad Jordan do Jana. Nie wiemy też, co powtórzyli tym, którzy ich wysłali. Wydaje się, jakby to Janowe świadectwo zawisło gdzieś w próżni. Nie dotarło do ludzkich umysłów i serc. Nie przyniosło spodziewanego owocu. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas jednak o krok dalej. Oto jak zapisał święty Jan Ewangelista, nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu. Tym razem jednak nie otaczali go już przybyli z Jerozolimy ludzie, ale dwóch spośród jego uczniów. Teraz więc wobec nich Jan Chrzciciel jeszcze raz powtórzył: oto Baranek Boży. Uczniowie Jana, słyszeliśmy, gdy usłyszeli te same słowa, co wspomniani wcześniej przybysze z Jerozolimy, odpowiedzieli na nie, wzbudziły bardzo konkretną reakcję w ich sercu. Poszli za Jezusem, pozostali u Niego. Świadectwo Jana Chrzciciela pozwoliło tym dwom stać się Jego pierwszymi uczniami. Odtąd oni będą dzielić Jego los i Jego przeznaczenie. Będą szli za Nim, towarzysząc Mu w drodze. Rozpoznali w Nim bowiem, jak mówili, Mesjasza, to znaczy Chrystusa. W Jezusie zobaczyli Zbawiciela. I rozpoznali Tego, który ich wzywa do pójścia za Nim. Najpierw uwierzyli więc słowu, jakie powiedział do nich Jan Chrzciciel. A potem sami poznali Tego, który przyszedł, aby ich zbawić. Z nadzieją czekałem na Pana, woła dziś psalmista, a On pochylił się nade mną. Rzeczywiście Jezus pochylił się wówczas nad Andrzejem i nad jego bratem Szymonem Piotrem. Pochylił się również nad drugim uczniem, z którym Andrzej poszedł za Jezusem. Pochylił się nad Jakubem, synem Zebedeusza i bratem jego Janem. Pochylił się nad Filipem, Natanaelem i nad tymi wszystkimi, których wezwał i wciąż wzywa do pójścia za Nim. Drodzy moi, Bóg wzywa ludzi, by stali się Jego uczniami. Powołując nas, czyni swymi uczniami. I nie ma naprawdę żadnych powodów, mówił kiedyś papież Franciszek, dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego. Bóg zwraca się do każdego człowieka ze swoim zaproszeniem i wezwaniem. Niekiedy, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, czyni to bardzo cierpliwie, nieomal natarczywie, po trzykroć wychodząc mu naprzeciw. Niekiedy prawdziwie zaskakuje, jak wspomnianego w Ewangelii Szymona Piotra, kiedy mu nowe imię nadaje, ukazując teraz całkowicie nową perspektywę, nową drogę, nowe wezwania. Zawsze jednak
przychodząc, daje nam swoją łaskę. Bo przecież jak mówił nam apostoł Paweł, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Musi wciąż tylko pamiętać, że naprawdę za wielką cenę został kiedyś nabyty, bo przecież Bóg dosłownie zapłaci za nas krwią swojego Syna. Za wielką cenę zostaliśmy nabyci. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj razem w tym szczególnym miejscu, w którym prawda o powołaniu, o wezwaniu do wspólnoty z Bogiem stała się kiedyś, prawie 90 już lat temu, udziałem późniejszego arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Jak wspomniałem już na początku Eucharystii, zbliża się 5. rocznica jego śmierci. Dlatego modlimy się tutaj w Inowrocławiu, w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, w Kościele, gdzie kiedyś przyjął Chrzest Święty. Z tym Kościołem i z tym miejscem, jak wszyscy dobrze wiemy, bardzo czuł się związany. Często mówił, że Inowrocław, w którym przyszedł na świat, to jakby okno, przez które spoglądał na nasze Kujawy, poznawał ludzi i Boga. Sam też pragnął, aby tutaj, po jego śmierci, pamięć o nim pozostała. Ucieszył się powstaniem Instytutu Prymasa Glempa, który właśnie tutaj, w Inowrocławiu, powołany przy Kujawskim Centrum Kultury, sięga do spuścizny jego nauczania i pasterskiego posługiwania. Niewątpliwie cieszy się, że kontynuujemy tradycję przyznawania co roku statuetki ku chwale dla tych, którzy szczególnie angażują się w rozwój i w dobro tej ziemi. Wszyscy wiemy, że pasterzowanie prymasa Glempa przypadało na trudne czasy przełomu. Autorka jego biografii zauważa, że bywają w historii postacie, które godzą się iść bez oklasków świata. I zwykle dopiero późny wnuk przyznaje im rację. Tak, kardynał Józef Glemp nie realizował nigdy swego kapłańskiego powołania i posługiwania dla ludzkich oklasków. W swej codzienności, w pojawiających się trudnościach i wyzwaniach, był zawsze człowiekiem głębokiej wiary i szacunku dla drugiego, do którego wychodził z prawdziwie ojcowską troską. Dzisiaj, w Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy, warto więc wspomnieć jego troskę o Polaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Sam niejednokrotnie powtarzał, że prymas Polski jest duchowym opiekunem Polonii i wyraża swoją jedność z rodakami, którzy żyją na emigracji i współtworząc rzeczywistość nowej ojczyzny, jednocześnie podtrzymują więź z macierzą. Życie i rzeczywistość Polaków poza granicami ojczyzny było księdzu prymasowi Glempowi rzeczywiście dobrze znane. Może o tym świadczyć ogromna liczba podróży i odwiedzin u rodaków w różnych zakątkach świata. Ludzie zawsze cieszyli się z jego wizyt, wspomina jeden z polonijnych kapłanów. To był wielki zaszczyt, gdy przyjeżdżał, żeby nas odwiedzić. Wielu imigrantom było miło, gdy widzieli, że Kościół w Polsce troszczy się o nich. Kardynał Józef Glemp tą swoją troską zarażał i motywował innych. Wspomniany już ksiądz mówił, że prymas był zawsze nastawiony na pomoc. Cieszył się, gdy w episkopacie powstała komisja do spraw Polonii i Polaków za granicą. Wspierał ją, bo przejmował się naszymi losami. Szukał dróg współpracy, bo zależało mu na tym, żeby nikt nie czuł się zagubiony. Dobry pasterz
zna swoje owce. Szuka też dla nich dobra i w kraju, i poza jego granicami. Pragnie ich prawdziwego dobra, bo je kocha. Miłość nie pozwala mu milczeć. W jednej ze swoich ostatnich podróży w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, prosząc naszych rodaków o modlitwę za Polskę, wskazywał, że wiele jest w niej trosk i spraw, o które trzeba nam wszystkim wciąż zabiegać. Mówił: bronić życia każdego, dojrzałego i nienarodzonego, pomagać kobiecie i mężczyźnie zawrzeć godnie małżeństwo, otaczać opieką rodzinę płodną i kochającą się, zapewnić godne warunki wychowania dzieci. Szlachetne rzeczy, dodawał, łatwo jednak popsuć. Okrzykami, propagandą, pieniędzmi. Do naprawy potrzebne są inne środki. Odkrył je święty Paweł, gdy pisał do Koryntian: a moje nauczanie i przepowiadanie nie opierało się na mądrych wywodach, ale na ukazywaniu ducha i mocy. Moi kochani, nam wszystkim potrzeba wciąż ducha i mocy. Wszystkim Polakom w ojczyźnie i na emigracji. Potrzeba radości z naszego chrześcijańskiego powołania. Potrzeba ufności, że ten, który nas wciąż wzywa i zaprasza, abyśmy za nim szli i z nim byli, uczyć nas będzie i wspomagać swą łaską, przemieniając nasze serca, czyniąc je otwartymi dla Boga i dla ludzi. Jan Chrzciciel, ukazując go wpierw Żydom, a potem dwóm swoim uczniom, mówił, że Zbawiciel przychodzi jako Baranek Boży. Oto Baranek Boży. Ów obraz baranka, tłumaczył kiedyś papież Franciszek, może zaskakiwać. Oto bowiem zwierzę, nie odznaczające się z pewnością siłą i wielkością, bierze na swój grzbiet tak przytłaczający ciężar. Ogromna masa zła zostaje zebrana i poniesiona przez stworzenie słabe i delikatne, będące symbolem posłuszeństwa, łagodności i bezbronnej miłości, które posuwa się aż do ofiary z siebie. Baranek nie jest władcą, ale uległy. Nie jest agresywny, lecz nastawiony pokojowo. Nie pokazuje pazurów ani zębów w obliczu jakiegokolwiek ataku. Lecz znosi cierpienie i jest ustępliwy. I taki jest Jezus. Jezus jest jak baranek. Nam wszystkim, którzy kolejny już raz w naszym życiu zostaliśmy zaproszeni na ucztę baranka, trzeba prosić, abyśmy coraz lepiej rozumieli i w naszym życiu przyjmowali, że myśmy są uczniami Jezusa, baranka Bożego. Trzeba nam prosić o łaskę i uczyć się od Niego, brać na nasze barki nadzieje i troski naszych sióstr i braci, także tych, za których dzisiaj szczególnie się modlimy, wszystkich uchodźców i wygnańców. Każdy z nich przypomina nam dzisiaj w orędziu na ten dzień papież Franciszek, gdy puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania Jezusa. Bóg powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką, zmuszoną do ucieczki, do opuszczenia ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Tak, macierzyńskiej miłości Kościoła, miłości nas wszystkich. Pan Bóg powierzył Polaków i Polonię poza granicami naszej ojczyzny. Powierza wszystkich przybywających do nas z Ukrainy, którzy wśród nas pracują, by mogli godnie żyć. Powierza też tych, którzy będąc uchodźcami, potrzebują naszej pomocy
i troski. Dlatego wołaliśmy: daj nam serce czułe. A wszystko to po to, abyśmy i my, jak mówił papież Franciszek, zgodnie z najważniejszym przykazaniem Bożym, nauczyli się kochać bliźniego, obcego, jak siebie samego. Amen. Rada Instytutu Prymasa Józefa Glempa uchwałą z tego roku, z 8 stycznia, przyznała nagrodę ku chwale księdzu kanonikowi, starszemu brygadierowi Zenonowi Rutkowskiemu, synowi ziemi kujawskiej, urodzonemu 23 grudnia 1946 roku w Gniewkowie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie trzecie liceum ogólnokształcące imienia Lindego w Toruniu. Lata 1964-1970 to czas studiów w prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie z przerwą na odbycie służby wojskowej w Brzegu nad Odrą. Święceń kapłańskich udzielił 29 listopada 1970 roku biskup Jan Czerniak w katedrze gnieźnieńskiej. Posługę wikariuszowską odbywał ksiądz Zenon w parafiach w Dębowie, Żninie, Wągrowcu i Pleszewie. W uroczystość zwiastowania w 1983 roku kardynał Józef Glemp podpisał dekret tworzący nową parafię pod wezwaniem błogosławionej królowej Jadwigi w Inowrocławiu, powierzając ją 36-letniemu księdzu Zenonowi, wówczas najmłodszemu proboszczowi w archidiecezji gnieźnieńskiej, który podjął dzieło budowy najpierw kaplicy, domu parafialnego, a następnie monumentalnego kościoła konsekrowanego 21 czerwca 2003 roku. Przez 20 lat posługi proboszczowskiej ksiądz Rutkowski był kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie powstała profesjonalna biblioteka katolicka, zaś od 1986 roku zaczęła pielgrzymować Grupa Rąbińska, pierwszej pielgrzymki promienistej na Jasną Górę. W 1993 roku ksiądz Zenon Rutkowski został kapelanem inowrocławskich strażaków, a wkrótce kapelanem strażaków województwa bydgoskiego, po zmianach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Równolegle od 1997 roku do 2010 roku był kapelanem inowrocławskiego szpitala. W tym czasie z jego inicjatywy powstało hospicjum imienia świętej królowej Jadwigi, a następnie szpitalny oddział opieki paliatywnej. Kardynał Józef Glemp, wieńcząc swoją ostatnią homilię w posłudze prymasowskiej, zwrócił się do wiernych w tej świątyni: bracia i siostry, niech nasza modlitwa wznosi się ku chwale Boga i ku chwale Matki Najświętszej. Tu z Kujaw, podejmując to wezwanie, niech dzisiejsza modlitwa i prymasowskie wyróżnienie wznoszą Cię ku chwale Najwyższego, tutaj z naszych umiłowanych Kujaw. Statuę ku chwale wręczy przewodniczący Rady Instytutu, arcybiskup Wojciech Polak, drugi w historii prymas Polski urodzony w Inowrocławiu oraz prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza. Otwieranie serca.